Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie witam w niedzielny poranek przed moim akwarium 840 litrów. Dzisiaj mija chyba 2,5 tygodnia od zalania, a wczoraj minęło 2 tygodnie od puszczenia ryb. Jak akwarium wygląda, to podejdźmy blisko. Wczoraj po podmianie piątkowym, w piątek podmieniałem wieczorem, wtorek podałem rano pokrzywę, po południu wywar z liści i szyszek. Dlatego woda jest taka ciemniejsza, taka woda, jaką lubię. Roślinki rosną. Już nawet zrobiłem pierwszą przycinkę w piątek właśnie podczas podmiany na tych chwastach tam z tyłu. No i też wyciąłem kilka liści tutaj z tej żablinicy. Tej wielkiej, tych takich starych liści usunąłem, chyba za trzy. Tak samo i z tej żabienicy usunąłem też kilka liści. Lotos ładnie wypuszcza liście takie parterowe, że tak powiem. Ma dosyć dużo światła, także nie ucieka do góry. Tak samo i ten. No i tak. Tak jak mówiłem, akwarium wystartowałem 2,5 tygodnia temu. Możecie mi wierzyć, może nie musicie, to mi nie zależy. Ani razu nie wycierałem szyb. Nie ma pylenia żadnego. Glony, powiedzmy te klasorosty, gdzieś tam są na tych nawiasach, ale to są stare, stare listki zaglonione, gdy nie usuwałem, bo byłoby zbyt mało tych listków, ale nowe glony nie występują. A nawiasy wypuszczają też młode liście. Także wszystko fajnie funkcjonuje. Altumy się, że tak powiem, bardzo zespoiły z pozostałymi rybami i pływają normalnie, zachowują się normalnie, nie tak jak powiedzmy wcześniej się zachowywały, gdy były 450, stały w rogu praktycznie przy tym akwarium, w tym, powiedzmy tutaj ryby sekowane, w tym kącie, którego akwarium już nie ma, one przy tych rybach stały cały czas. Dlatego po prostu brakowało mi towarzystwa i tyle. A teraz mówię, tak, że pływają po samym akwarium albo parami sobie gdzieś tam stoją z boku. I liski, tak jak mówię, jest ich tutaj mnóstwo. I przynajmniej teraz jest je ładnie widać, bo przedtem nie wiedziałem, gdzie one są, ile ich jest. Ja też trudno powiedzieć, ile jest, bo nie wiem, ale przynajmniej je mogę zobaczyć codziennie. Tak temu, o, powiedzmy też maragdowe, już kiedyś wspomniałem, mają około 6 lat. Z tych też są w tym wieku podobne, bo też kupowałem, to nie jestem w stanie powiedzieć, które, bo kupowałem już maragdowe i pstre wtedy od Darka Pogorzelowskiego, także iryski są, że tak powiem, trochę wiekowe już, jak ten. Starsze są od moich najstarszych skaradów nawet. Bo najstarszy skarada może mieć około 5 lat. Tego samca nie widzę, żeby go pokazać, ale... Także mówię, altumy czują się super, akwarium zaczyna mi się coraz bardziej podobać, bo zaczyna się właśnie rozrastać. Ale nie mam takiej dżungli, jak miałem wcześniej, w tej pierwszej razie, która zakłócała cyrkulację wody w tym akwarium. I robiły się takie osady z pokarmów na roślinach i tak dalej, było brzydko. Dlatego jest w tej chwili taka narracja, jaka jest. Te dolne rośliny są właśnie anubiasy, które nie przeszkadzają w cyrkulacji wody. I, no i tak pozostanie. Mówię, są ładne, one się w tym czasie rozrosną i będzie jeszcze ładniej. Teraz też przynajmniej widać korzenie, które wcześniej nie było widać, a były cały czas w tym akwarium. No, moi królowie życia się zintegrowali z tą społecznością moich skaradów hodowlanych. Moimi koi i innymi zresztą też. Tak się prezentuje właśnie akwarium na tą chwilę. Od wczoraj nawet zacząłem podawać troszeczkę azotu, bo tutaj azot na pasku JBL-a jest praktycznie niewykrywalny. NO3. Dlatego to mówię troszeczkę i tak go tam podaję. Kiedyś, powiedzmy, w innych akwariach miałem nawet około 40 na pasku JBL-a, także dla mnie one są wiarygodne, może w ten sposób. Skoro mówię, gdy było naprawdę dużo azotu, gdy piście rosły, miały korzenie aż prawie do dna, wtedy w
pokazywała dużo zawartości, za to teraz nie ma ani rzęsy, ani pisti, bo nie są się w stanie tego obronić. I mówię, jest bardzo niski poziom azotu w tym akwarium. Zaczęłam też wczoraj troszeczkę podać potasu ze względu na dziury. Chociaż to są liście stare jeszcze z tymi dziurami, ale tak na wszelki wypadek, żeby młode się nie porobiły, zacząłem podawać też trochę potasu do tego akwarium. A co do polatek, no niestety nie obroniły młodych. Młodych ubywało codziennie, ale wreszcie przestały istnieć wcale. Wczoraj zrobiłem podmianę też taką większą i też tutaj dodałem wywar z pokrzywy i z liści i szyszek, żeby przygotować to akwarium do następnego tarła. No to ono zaraz złożymy w tym tygodniu, za kilka dni. Także tak się to właśnie podziało. Ale mi się z tymi palatkami nie śpieszy, bo jest okres zimowy, bo będzie trudno sprzedać czy cokolwiek. Kilistów też jest około 50. Jak ktoś chętny, to bardzo chętnie sprzedam. A jak nie, to je puszczę do 840, bo bardzo lubię te rybki. To są kilisty sterwy. No bo płynęła warta. Już nie są takie dzikie, jakby na początku. Dlatego, że nie wiem, dużo tutaj przebywam. Kilka dni złożą kolejną ikrę. I tak by nie przedłużać już. Ostatni rzut oka na 840. Państwu życzę miłej niedzieli. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.